Dzień dobry Państwu. Który jest dzisiaj? 22? 23. Zapowiadana nieraz Mazda 323, pochodząca z Gdańska, zaraz opowiemy więcej. Jedziemy z kolegą Ciecierskim najpierw na kawkę. Długo nie jeździła, nie? Nie, no... Trochę postała w garażu. Czekaj, ty masz czapkę Hondy? Mhm. Dobra, powtórzymy to. Żeby ludzie nie zapomnieli. Już za 15 trzeba było nalać. Nie, ale... Tyle jak za 5 dyszek, to sobie paliwa nie mają znaczenia. Czekaj, bo już tutaj, wiesz, leci nagranie. Jak to? Teraz to ja nie powiem. Teraz możesz się ładnie przywitać. Dzień dobry wszystkim. Karol Ciecierski, tyłem odwrócony, tak szanuję widzów. Żeby wszyscy nie zapomnieli, to Honda. Czapka Hondy, ale no trudno. Nobody is perfect. Jedziemy Mazdą, na szczęście. No. I to w dieselku. Mazdą, którą znacie. Z poprzednich odcinków, przynajmniej z poprzedniego. No w sumie z jednego chyba, a gdzieś tam się mogła przewinąć. I wreszcie nam się udało spotkać. Ciecierski sobie zeżarł już hot doga, więc ma wolne usta. Jest mi dobrze. Jedziemy na Topsa. Jedziemy. Może tam będzie trochę luźniej. To radio to już było w nim? No było, tak jest okropne. No i nie pasuje tu. No nie, i w za ogóle cholerę. Jest jeden głośnik, chyba jest jeden, który gra przekomicznie. Przekomicznie źle. Tu wystaje w ogóle antena. Tam jest antena na szybie, która no nie działa, bo radio nie odbiera. Aha, to taki patent jest. No bo ta u góry jest jakby łamana, nie? No tak. No i najlepsza jest naklejka, nie wiem, SZY. A to jest żywiec. No, jakoś tak, ale śmiesznie było, jak ją kupiłem i w przysusze była z naklejką SZY i na blachach GD. No, a teraz WPY jeszcze można by dorzucić. Teraz WPY. Już jest WPY. Tylko nie, ma, nie na naklejce. Ale najgorsze w tym samochodzie to są ramki do tablic. No coś tam widziałem. No zaraz je. Zaraz je połamy. Z Euro 2012 i jestem z Gdańska. Euro 2012? To no. Był ten Koko? Koko Eurospoko. Eurospoko, właśnie. No. Topornie. Chciałbym tu wjechać Civiciem. Kiedyś. Nie da się? No. Ale jajca. No i co, nie wozisz jakichś tych płyt? Nie, ale chyba muszę ten... Tu jak był, pamiętasz jak był zlot BMW? No pamiętam, że tam się... O Boże, co oni były. Tu wyczyniali, żeby wiem, w ogóle tu? Się tam dostać. No zobaczę, jest tam otwarte czy nie? Aha, nie. Wiedzieli, że przyjedziemy. Ale można otworzyć. Albo na tym, na lodzie może stańmy. No to cyk, no. Nie no, to w takim razie bądź gdzie? Czekaj, wiesz co, tam może zawróćmy sobie, bo tutaj zaraz ktoś będzie jeździł. Tam przy tym parkingu, wiesz, przy tym, przy siatkówce. Terenuwa. Ło, kurde. Jakby Radek wiedział, to by nie sprzedał. Bieg. Że tu będzie takie katowanie. Bieg do granicy województwa. Co? No nie od rolety, tylko od karnisza. O, wypraszam sobie. Przepraszam, od firanki. Cykwu. Nie wiem, czy mnie słychać, mam nadzieję, że nie. Dobra, mamy to teraz oficjalnie. Karol Ciecierski. Dzień dobry. Dla Państwa. Polsko. Teraz z twarzą w czapce Hondy. Żeby było widać. Więc pogadajmy o Maździe. Super pomysł. Dobra, Panie Karolu. Skąd w ogóle jakiś taki ten... Właśnie ciągoty do takich samochodów. No przecież to jest stare japońskie kombi i to jeszcze w kopciuchu. Bo dejże spokój. No kopciucha to zawsze można zmienić, ale ogólnie autko moim zdaniem. Znaczy moim, no ty mówisz, że ma dupa, potencjał, no. Ja wiem. Ty mówisz, że ma potencjał. Gust no. Jak dupa, każdemu się coś innego podoba. Każdy ma swoją. W każdym bądź razie, no... Fajna furtka.
No fajna. Nie, bardzo niespotykana. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Ty, no właśnie, a sprawdzałeś, ile takich rzeczy może być w Polsce? Ktoś się to jakoś tam u was na jakichś tam forach czy innych tam liczy? Facebookach rejestruje? Wiesz co? Czy... nie znalazłem nawet jakiegoś forum tam 3-2-3 za bardzo. No. Może tak szukałem, ale myślę, że diesli to na pewno będzie mało. Ona przez to w ogóle, że jest dieslem, to jest strasznie biedna. Ty, a to jest polski salon, czy nie? Czy nie wiadomo? Nie wiem. Z papierów to mam tylko rachunki Radka w schowku i olej do piły. No nie wiem, czy to przypadek. Może wiedział. Ciekawe, co to nie, było. Nie, tak naprawdę to mam papiery w domu, ale nie sprawdzałem tego jakoś tam dokładnie. No, kupiłem, pojeździłem chwilę, schowałem do garażu. Przebieg 189? No, ciekawe, który raz. No. Ogólnie potencjał jakiś tam jest na... No właśnie, a propos tego potencjału, to tak ogólnie jakbyś nakreślił plany. No ogólnie to trzeba uciąć sprężyny diaksem, zmienić koła. Metodą Flexmatic, tak? Na dół. Diaks Motorsport musi po prostu wjechać i tyle. No. Znaczy... no ale co, no, czyli pójdzie na glebę, będzie koło? Szczerze mówiąc, to jeszcze się nad tym wszystkim zastanawiam po prostu. Nie wiem, czy... I będzie odetkana ruła z tyłu, tak? No, żeby przydymiło byłoby spoko, odpowiednio. Ale no, biorąc pod uwagę, że jest też ta Honda nieszczęsna. A no właśnie, bo to jest Karol od Hondy. To zaraz będę miał dwa samochody, którymi nie będzie się dało jeździć, nie? A to jest jeszcze, no jakby nie patrzeć, furka, którą wsiądę sobie. No jak? I pojadę, chociażby na topornie, nie? No słuchaj, jeszcze będziesz miał kurę, nie? No jeszcze... kurę sobie też z tuningu i będziesz miał trzy wtedy. No, będzie super. Tatuś będzie zadowolony ze mnie. WPY 38-118, pod ty, a ja mam 38-111, to ty ją rejestrowałeś po mnie? Czy jakoś inaczej te blachy były ułożone? No właśnie zależy, jak się blachy ułożą. Chyba tak. To wiesz, losowość jest... totalna. Totalna. No, blacharsko to właśnie się zastanawiam, czy ją cokolwiek poprawiać, czy nie. Wiesz co? Może ten znaczek bym przemalował na jakiś bardziej... świecący. Przy takim samochodzie, jak jeszcze wydech ma rzeczywiście tutaj na czarno pokazywać, wydaje mi się, że po prostu kosmetycznie, na przykład tutaj, jak jest to ten dół. Wiesz co, nawet nie odmalować wiem... go na czarno chociażby, żeby się zlał z zderzakiem. A ja nie wiem, czy bym tego nie wyolbrzymił, że tak powiem. I czy no ja bym wiem, że ty jesteś... zapierdzielił tutaj takiej po prostu łaty chamskiej, żeby to było widać, że to jest łata chamska, która jeszcze nabierze, wiesz, miedzianego, pięknego nalotu. Wiesz, no mówię ci, że gust jak dupa. No każdy właśnie, ma swoją. Tak, tak. I wiem, że ty wyjmujesz dywaniki z samochodów. Ja wręcz przeciwnie, wkładam. Chociażby najgorsze gumowe, ale żeby zaoszczędzić trochę wykładzinie. Jak, to... jak ci pokażę, co mam w kaprysie, jakie mam dywaniki, to padnie, że to wełniane. No dobra, w kaprysie, ale kupiłeś 100-letnie auto i wyjąłeś. Zobacz, jaki jest. A no tak, to wyjąłem, no. Cholera jasna. Powiem państwu, że ten samochód to naprawdę wygląda na, no dobra, 189, no może trzeci raz. W porywach trzeci raz. No bańki chyba jeszcze nie ma, nie? Nie sądzę. Ale ogólnie wnętrzem jestem bardzo zaskoczony, bo milsza jest materiał niż w Hondzie. A to nie jest, przecież Honda to jest chyba, panie, samochód jakby niższej klasy, nie? Jeden segment jakby chyba w dół, nie? Dobrze myślę? Chyba tak. Bo to taki kompakt, a tamta to taki bzynio, taki bzynio, nie? Już no całkiem. Najgorsza hamuła taka dla ludu, zresztą. Chociażby samo Civic znaczy. Ale wyposażone są równie dobrze, nie? No, to ja nie wiem. Z wyposażenia chyba, jest kierownica chyba, i koła. Mam szczęście jakieś. Chociaż w Civicu mam dach elektryczny. Aha, a tu z elektryki to... już zaspawany, no. Nie wiem, co jest. Kierunkowskazy i to chyba nawet nie wszystkie działają. Znaczy, wszystkie działają, wszystkie światła działają. Mhm. Wszystkie normy spełnia. Jest super auto. Super auto. A Giertych jest super minister, nie? Tak, za Giertycha było lepiej. Cyk, zamykamy? Co, odpadło? Nie, no właśnie to powinno działać, ale nie działa. Ja proszę państwa, wsiadając do tego samochodu, miałem takie odczucie, że to wszystko jest tutaj takie delikatne, ale to trzeba się albo przejechać autami dzisiejszymi. Znaczy się... No to jest tak, wydaje się bardzo delikatna Japonia ta konstrukcja. Japonia w tamtych latach tak miało, że no bardzo cienkie blachy miały i... Ale tak ogólnie, wiesz, no tu nawet ten słupeczek, no to taki trochę ten grubszy niż papier. Jakbym miał umierać, to chyba bym wolał paczkę zapałek, bo... Równie szybko, nie? Można... No. Tu jest ciekawa rzecz, to mocowanie szyb całkiem, bo wygląda jakby miały być uchylane, a no one w ogóle nie są uchylane. Po a to by było fajne, jakby tak zaciągało tutaj. To by było tutaj. Fajne. Znaczy się, wiesz co, jakby to miało być uchylane, to tutaj by była raczej taka klamra i by się odnosiły, odsuwały w tą stronę, nie? No tak, tak, no ale jakby tutaj łapało, to wiesz, efektywnie by było jak cholera, nie? Mm. Bo
zabierałoby do środka, chociaż to by pewnie psuło ten cały obieg taki, co idzie od samego początku auta, tak, i no, wychodzi psuło, gdzieś tutaj w bagażniku. Psułoby aerodynamikę pustaka. Areo, no. Aerodynamikę. Jestem z Gdańska, tutaj jeszcze pozostałości. Muszę to wymienić, bo... Bo wstyd. Nie mogę na to patrzeć. No to też wstyd. Tu mamy Speedy. O, już coś czuję, że... Night Ride. Stanę dojechany za ten Gdańsk. Że Radek mi nic więcej nie sprzeda. Ale może to i dobrze. A on tam ma jeszcze parę takich rodzineczków. Wiem, widziałem. Taką tam ma, Nissana to, ma takiego fajnego. Nissana ma. On miał w ogóle tego... Teraz ma takiego srebrnego, jak on się Sentra nazywa, czy Sentera, już nie pamiętam ten Nissan. Ale miał wcześniej Laurel Nissan. Miał. Kojarzysz? No, kojarzę. Z 2.8 jest... takim... Kurde, elegancko. To było... A miał po której stronie kierownicy? Po lewej? Po normalnej, nie. Po ludzkiej. Dobra, po naszej. Możemy zajrzeć do serwisu. W sensie... Roztwieraj pan. Aha, to tak. No to jest, wiesz, żeby się nie otworzyło przy za dużej prędkości. Mhm. Z nowości jest... Turbo, pokaż to turbo. A to czekaj, bo... Nie wiem, gdzieś chyba w stacji. Widać to jest. Turbo? Nie, nie widać. No dobra, zaraz. Zaraz się pokażę. No zrobiłem serwis po prostu i auto zaczęło chodzić całkiem dużo lepiej. Filtr pawiliwa to był tak... Największą bolączką, bo był zapchany i przerwało. I tutaj ta aparatura od ssania też gdzieś tam była poprzecinana, tam trzeba było... Piknąć wódekiem, walnąć młotkiem i jest elegancko. Ale teraz. Czy możemy to nazwać zaniedbaniami serwisowymi? Trochę... nie wiem. Nie. Pewnie nie wiem. To będzie najlepsza odpowiedź. Dobra. Co tutaj będzie? Tak w ogóle, tak docelowo ten diesel tutaj zostaje na 100%, prawda? No tak, na razie nawet mi się nie chce po prostu. To jest takie auto, że póki co, póki jest zimno i Civic jest w stanie agonalnym, co możliwe później pokażemy. O właśnie, masz klucze? Mam klucze, no i muszę tam graty jakieś wywieźć, bo dobrze, że to jest kombi, to można wozić pierdoły do Civica. Czekaj, tu nie ma jakichś polskich napisów? Nie, nie ma. Diesel serwis, Ładak, Radosław. No, 1 167 000. Nie milion, tylko 94. 2 miliony. Jak ty liczysz? Jak ty czytasz? Rozmawiamy tutaj sobie tak luźno, proszę Państwa, o wtyczkach i o kostkach, jakie tutaj wystają, więc widać, że tutaj coś tam kiedyś... A może tu jest jakieś grzanie? Było. Nie, tu czujnik jakiś będzie. Tu raczej czujnik. No wiesz, diesel stary, to może go tam, znaczy, czymś... Znaczy on tu ma jakiś system taki może właśnie podgrzewali. Grzania świec. Taki guzik jest duży i to pobiera na tyle prądu, że ostatnio jak odpalałem od Skody akurat. No. I te świece, tam jest taka lampeczka, kiedy one się jakby grzeją. I jak grzeją się te świece, to było czuć nawet po Skodzie, że jej obroty spadały. Mm-hmm. I to takie były chwilowe jakby. No zresztą można zaraz pokazać to. Czekaj, co my tutaj mamy? Tutaj jest Mazda Motor Corporation, ale tu też raczej polskich napisów nie ma. A zdaje się, że w Toyotach, tych, które były tam przez Pewex pośredniczone, to chyba coś tam po polsku coś było, tak mi się wydaje. No książki serwisowe to na pewno były po polsku w tych Toyotach. Tutaj... No tą Mazdę to chyba wytłukli w Japonii w ogóle. No, tak się spodziewam. Wtedy to chyba tylko w Japonii to robili, nie? No bo tu są jakieś te makarony ich. Mhm. Krzaczory jakieś, no. Jakieś lubrykanty to już raczej doklejane. Słucham? Mówię, że te lubrykanty to raczej już doklejane. A bo to może kiedyś ten... Może to gaz był kiedyś, nie? I lubrykacja tutaj ten grill jakaś. W ogóle jest wstawiony fajnie. W sensie ja tu nie hejtuję żadnej nie, modyfikacji, stary, ani niczego, co jest w tym samochodzie, żeby tam się... Radosław nie poczuł źle. To jest Mazda. To jest Mazda. Stara Mazda. Stara Mazda. Która pewnie miała tutaj poczekać. To jakieś cmoknięcie pewnie było tutaj. Wiesz, co mogło być i wiesz, no. Pewnie to nie było wstawione wczoraj. Mhm. Tylko kilkanaście lat temu i. No i naprawa, wzięli, co było, jak nie? Widać, naprawa poskutkowała. No ale na plus, wszystko no na pewno nie ma drugiej takiej Mazdy z takim grillem. No. No ile w ogóle. Nawet strytytki są Mazda... pod kolor dobrane, kurwa, tutaj. No, trochę tak. Niewymienione. Wymienione, tylko tak mocno trzymają, że... Wymienione, w fabryce chyba wymienione. Który to jest rocznik w ogóle? To jest 87 rok. 87 rok. Tego auta. 4 lata miałem, jak było wyprodukowane. Niezłe jajca. Poczekaj, co my tu mamy w środku? Boczki. Wykładzinę zawiniętą z Lexusa, kolegi Gajdy. Hmm. Bo po co brudzić swoją? No tak. A ten gajdowóz, widziałem teraz, wrócił do normalnego, kurde, setupu na tych kołach, to on normalnie wygląda, bo przy tych takich wielkich, co on tam założył. Nie, no właśnie normalnie, tak jakby tam... normalnie wygląda na tych wielkich.
A na tych... Fuj, on to, na tych do tych wielkich to powinien jeszcze pójść w dół delikatnie, ale przynajmniej z przodu. Są takie rzeczy, że czasem jest niżej, a czasem nie. Aha, rozumiem. Dobrze. Więc to zależy od właściciela. Znaczy się, ja się nie znam, no to tylko mówię, wiesz. Ja wiem, że ty się nie znasz, dlatego nie będę się kłócił z tobą za bardzo. No i tu są jakieś tam... A jeszcze rozrząd muszę wymienić w tej Mazdzie, tylko że mi się nie chciało. Tylko, że mi się nie chce. Jak strzeli, to się wymieni, nie? Po co przedwcześnie coś robić? Ty, no i widzisz, tu jest hak jeszcze, nie? No, chcesz sobie usiąść? To by można było też wykorzystać jakoś fajnie. No. Ile ona ma na tym haku? Ciekawe, czy by tej Hondy nie zabrała ze sobą na jakiejś takiej przyczepce. Źle ta Honda waży. 880 kg, no właśnie. Plus przyczepa, no to można się zastanawiać nad dwoma rzeczami. Czy tam jakaś belka jest na tyle niezardzewiała, że utrzyma lawetę? No. I czy te szatańskie 80... Nie, ile tu jest koni? 56. Czekaj, to ty mnie pytasz? Czy te szatańskie 56 koni uciągnie lawetę z Civiciem? Nie, myślę, żeby dał radę. Nie takie rzeczy, myślę, już robiła. Myślę, że prędzej można wykorzystać to, o ile działa, i choinkę sobie podpiąć na podwórku. Choinkę też. No, tu można jeszcze piłkę od tenisa. Kiedyś to był taki ten modny zabieg tuningowy. Pamiętasz, czy nie? Mhm. Były takie. A? Cuda. Albo lalkę się też nakładało jakąś taką. Albo ten, jak na pal nabitą. Albo misia na ten, na przodzie, na grillu. Jap only. Ogólnie, chodzi to... o tą japę tutaj między kołem a... No właśnie, czy... właśnie nie bardzo. Nie o to, wręcz przeciwnie bym nie powiedział. Nie o to? No tutaj to chyba trochę o to, ale dobra. No tutaj trochę tak, no wsiądziesz z tyłu, to się poprawi. No taka podwyższona jest, nie? Trochę. Myślę, że ze względu na bycie kombiakiem ma dupę wyżej. Dobra, jesteśmy we wnętrzu. O, coś mi tu miałeś, jakieś bajery. Turbo miałem pokazać. A, turbo już jest. Już jest zamontowane, także jest... Plastik czy ciężkie? Co ty, metal, nawet się kręci. Nie ma to tamto. Nie ma to tamto. Nie wiem, czy tu dosięgniesz, ale to jest ten system, co wspominałem od tych grzania świec. O, siup. No i jak się świeci lampka. To znaczy, że grzeje, tak? Nagrzały się świece i teraz by odpaliła. No i odpalimy? Nim bardziej rzuca przy tym takim... Wiesz co, wydaje mi się, że tu mogą być poduszki jakieś tam zmęczone, no. Czy coś takiego. Chociaż teraz już... Nie, no teraz jest okej. Okay. Delikatnie, no. Przy tych takich najwolniejszych, ale w ogóle tu, wiesz. O, to miałem tak w Mercedesie. Jak no, coś nazywa, 190. Kiki, let's go, nie? No. Można odpalić. Ja miałem tak w Mercedesie, w 190. No, ale to spoko, bo to się każdym samochodem odpali, nie? Klimy nie ma, z wyposażenia, tak jak mówiliśmy, nie ma nic. Nie ma, jest, zobacz, tutaj tyk, kręcisz sobie, ustawiasz sobie, jak chcesz, żeby a, biało. A, taka jest, no tak. Czyli ta taka... Nie, z wyposażenia, żarty żartami, nie ma nic praktycznie, no, praktycznie i teoretycznie. Wydaje mi się, że to wynika właśnie z tego, że to jest diesel i w tamtych czasach po prostu diesle były najbardziej ubogimi autkami, jakie wypuszczanie. Tu mam, ja testowałem elegancką zawieszkę. Ładna, to odpalimy. Wunderdauna zdjąłem, bo waził. A był Wunderbaum tutaj? Czarny? Zielony. A, o, zielony właśnie. Ale pachnie. Nie, czarny jednak. Jeśli już, to czarny. Pachnie całkiem jak ta Mazda. I nie ma to tamto. Ona w ogóle mocno pachnie czymś w środku. Jakimś zapachem. To też pewnie jest zapach, nie? To jest zapach i to jest zapach. No. Znaczy ten Wunderdown był. To coś tutaj czuć mocno. A, no... Deska, no to taka ma zostać. Tak było, nie? Ona tak miała fabrycznie, to miała wypukłości, żeby woda lepiej spływała. Jak szyby, jak ten, pod szybie zacznie puszczać. Olej do skutera. XLS. To było, tak? Pampers, no to było i, no nie wiem. Radek, jak chcesz, żeby ci odesłać rachunki, no to pisz, nie? Tu leżą jakieś twoje... No i choinka jeszcze. I to nieużywana. Co ty gadasz? No, chyba granatowa. A nie. Granat? Nie, to nie choinka. Nie choinka. No dobra, ale zapach. Max Service. No i żarówka. Nie wiem od czego. Tutaj takie gustowne trzymacze. Na właśnie super są te cykorłapki. No. Tutaj, że nie są takie plastikowe i ty, wszędzie wyskakują. Są. Tylko, no tu ja nie mam. Tak jakby, no. Ale fajne są takie właśnie paski, bardzo miłe. W ogóle zresetowałem sobie tripa, jak kupiłem auto. No.
i pokazuje mi 510 km. To z tym, co na lewecie zrobiłeś? No właśnie nie, w sensie zresetowałem, jak zdjąłem. Także nieźle, się nie rozsypało. A czemu się nie zdecydowałeś, żeby wrócić nią na kołach? Bo nie jestem głupi, a co? Pękałeś? Trochę tak. Po prostu... Nie wiadomo było, co się może stać, nie? Dobra, ty, coś ci przerwałem. Na temat tej jazdy, no to raptem 500 km przecież. No raptem 500 km, ale nie chciałoby mi się po prostu gdzieś tam wisieć samemu na autostradzie na środku Polski i czekać na chuj wie co. No. Więc po prostu wziąłem lawetę i pojechałem, no. Cóż tu więcej myśleć nad tym. No i pięknie. Się rozwodzić. No miałem z tobą jechać, ale wolałeś z budką jechać, no to... No sorry. Ja wiem, że też masz długie włosy. Jak ty masz taki gust, to ja dziękuję. To jest nawet szwagra nie zabrałem, bo krzesła mu nie wkręcili. Szwagra. Szwagier. O, szwagier jest dobry zawodnik. Jak ogląda, to piona. Pewnie będzie oglądał. Ty, to będzie film, na którym nie będzie mojej twarzy. To będzie pierwszy dobry film. Bo bardzo ubodło mnie, jak ktoś ostatnio w komentarzu napisał, co to za kozioł gada do kamery. Stwierdziłem, że zamknę się w sobie i nie będę już się więcej pokazywał. Dobra, uwaga, bo... Oj, Bora. Bora, uciekaj. Coś tu stuka z tyłu. Panewka. Daj mu. Trzeba uważać, bo dymowe hamulce dają upalić. No taka zrywna jest, nie? Trzeba uważać, bo można przegiąć łatwo. Z tymi poduszkami to trzeba uważać, żeby silnik nie wypadł. O mój Boże, kochany, jedyny drogi. Hanka trochę nie rozebrana. No, a no to tu widać, że zdrowizna. Widać w sprawce. Zdrowizna jest, panie, nie? Tutaj. No a co ma być? Tylko... Ale ty ją czymś tutaj zapryskałeś, czy nie? Nie. No bo jej się tutaj, to powinno jej się zbierać wszystko i tu jakieś korozje już powinny być, nie? Znaczy, a tu jakby nie ma. Jakby nie ma, ona jest zabarankowana od nowości. Znaczy jak ją kupiłem, to już była w baranku. A ktoś zrobił od razu. Ktoś zrobił, ale jak ją kupowałem, to... No i tak auto jest z 91 roku. Jak ją kupowałem, to dostałem zdjęcia przed jakby barankiem, nie? To jest 91 rok to jest polski salon. To jest polski 100%, salon, no. Katowice, no. Potwierdzone, nie? To pamiętam jeszcze. Co my tu mamy? Możesz sobie zajrzeć do środka. Czekaj, najpierw zobaczę tutaj. Czekaj, może się światło zapalę. No, będzie lepiej widać pewnie. No, nie wiem, czy tak będzie lepiej, ale... Ale trochę, ale lepiej. Znaczy co? Tu jest taśma LEDowa, dobrze widzę, nie? No, bo coś tam jakieś były te... Skończyła na LEDach w tym... W zeszłym sezonie. Jakby pamiętam, miał. Pamiętam. No, osiągnąłeś już maks. No jeszcze nie, bo... Niektórzy piszą, że kielichy z przodu można wyciąć. Ostatnio w telewizorze był w Teleexpressie czy gdzieś tam. Taki gość chyba E36 jechał taką wybebeszoną. Ja, widziałeś? Ja, no to tu jest lepiej. Tylko na kół nie mam, nie mogę jeździć. Tu jest jeszcze lepiej. Ty, to jest to radio do Hondy, co mi mówiłeś, żeby teściowi dać? Chyba tak, no. To fajne, to takie to... Takie dasz. Nie, no to co, warto problem, chyba je problem zrobić. Problem jest, to działa, to nie działa. To nie działa. Aha. To jest jakby czytnik płyt, nie? No bo... A to on chyba mówił, żebyś dał razem z tym, tak, z jednostką. Tak, no, no bo po prostu tu jest to sterujące, nie? Tu taki jest kabel sterujący. No a i... powiedz mi, po cholerę tu jest wszystko tak wybebeszone? Bo... Chciałem się dokopać do wiązki od szyb elektrycznych, bo jak widać tam jeszcze jest cycek od korby, tu już nie ma. A, te szyby, no to tak, szyby to wspominałeś, no. No i chyba włożę klimę, no bo tam jakby powinna być cała ta aparatura od klimy. Także już tam, no i w sumie to jeszcze muszę to zdjąć, nie? Bo tak... W sumie wy w lato jeździcie często nią, nie? To może się przydać ta klima. No, ja jeżdżę tylko w lato, nie? Jakbyśmy chcieli odpalić, to trzeba znaleźć stacyjkę. A nie, tu jest w sumie. Ale chyba by odpaliła nawet. Tylko akumulatora nie ma w domu. Kurde, pod szybie też całe tutaj. No. Żadnych zaczątków nawet nie ma. Nie ma nic, nie? No to co to jest? Zgrzewy tylko jakieś są najwyżej i tyle. Ale szacun, no miała szczęście na pewno ta Honda. Miała, nie? Nawet tam wszystkie te. Jeszcze ją zabezpieczyli, no to w sumie jej na pewno pomogło.
No na pewno. Od spodu. No dobra, panie kochany. Gdybyś chciał zobaczyć sprawny amortyzator, jak wygląda. To na pewno nie tak. Czekaj, to jest ten? Jeśli nie taki, że można go palcem wciskać. O. No i jest jeszcze ucięty, oczywiście sprężyna jest ucięta w zawieszeniu gwintowanym, skręcony do maksa. W celu takim, żeby było niżej. No nie, no nie wyżej, no. I było tak nisko, że zwrotnica musi zostać skrócona, bo mi wali o kielich. No i że tak spytam po staropolsku, po co ci to, Karol? Co było tak obniżać? Po co ci to? Nie wiem, no. A po co ci te wszystkie stare parki na budynku? Unikam odpowiedzi, bez komentarza. No właśnie, jest to samo. No dobra. Będzie tego, nie? Będzie, chyba będziemy kończyć. Przesiadamy się do wygodnego wozu. Niemiecki karton. Tego typu jest zawiasz. Ale widoczek, fiu. No lepszy niż tamten trochę, nie? No. To właśnie ciekawe, czy się uda zejść chociażby tak samo nisko, jak na tamten. Jak się za wygodnie jeździ samochodem, to się coś takiego montuje, tak? No. Dobrze. Znaczy, o dziwo, ten jest zrobiony w celu tak, żeby było trochę wygodniej, bo na tamtym było zero jakby amortyzacji. Nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, ale laga sobie latała swobodnie. Dobra, dojechane. Ciała, Karol, szacuneczek. Dziękuję. Kiedy te modyfikacje tutaj będą? Jak się ciepło zrobi. Na dłuższym dniu. Albo jak kupię cieplejsze buty. O, proszę. Szacuneczek. Jeszcze nie koniec, słuchajcie, teraz będzie fajny gadżet sprzed, myślę, około 15 lat. Zaraz wielu z was oczy się zapalą i gęba się uśmiechnie. Torba jak torba. Położyłem już jak na stole jakimś zabiegowym, ale ten symbol już wszystko zdradza. Proszę państwa, konsola Sony PlayStation. Jakich było wiele, ale ile z nich zachowało się w takim stanie, prawie nowym, można powiedzieć. No nie wiem, ile? Myślę, że mało. Padzik, zobaczcie, nic tutaj nie wyślizgane, wszystko jest idealnie, widzicie, chropowate jeszcze. Tu mamy konsolkę. Jak się prezentuje. Wszystko chropowate, zobaczcie, tutaj nic nie jest wyślizgane. Cyku cyk, jakieś gry. No jakość, jeśli ktoś z was nie grał, to od razu powiem, że no dzisiaj możecie być zszokowani, że się kiedyś w coś takiego grało. Chociaż z drugiej strony grało się też na Pegasusie i innych wynalazkach. Mamy tak, giereczkę Porsche Challenge. No grafika jest taka, zresztą sami zobaczcie. Co, fajnie, Władzio? Tak. Grasz sobie? To dawaj, jeszcze raz tutaj, tym krzyżykiem. Cyk. Jedziemy. Jeszcze raz naciśnij krzyżyk. O, właśnie. Mocniej, no. I łogiń. Dajesz, synuś. Mówiłem. No, ale fajnie się w to gra. Mimo wszystko, tu są jakieś kulki, to bardziej dzieciowe, chociaż też się wkręciłem wczoraj. No i mój Tekken, na którym najwięcej zdrowia, jeśli chodzi o palce, straciłem. Jak czasem zdarzało się, że się umawialiśmy na nocne granie,
to rano się budziłem autentycznie z bólem kciuków i przez następne dwa dni to naprawdę czułem, że nadwyrężyłem sobie kciuk. A jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, ciekawostka w sumie. Nie wiem jak u was, ale u nas jak się nie miało konsoli, a ja nie miałem swojej, to można było albo sobie iść pograć w takim miejscu zorganizowanym specjalnie do grania, w którym były telewizory typu Rubin i inne podobne jeszcze. Taką konsolę też można było sobie od tych ludzi wypożyczyć i ta konsola była dostarczana do waszego domu czy do waszej piwnicy, w moim przypadku piwnicy. I na tej konsoli grało się całą noc i rano ta konsola była odbierana. Oczywiście była dostarczana z telewizorem, z grami, no i z możliwością podłączenia jeszcze. Tak to właśnie było. No teraz już sobie tego nie wyobrażam. Tak czy siak, no jakoś sprawia mi w ogóle patrzenie na tą konsolę takie fajne, miłe wspomnienia, bo sporo czasu kiedyś grałem. Na takich sprzętach, ale zapowiem jeszcze coś, bo od konsoli, no może nie ciekawsze, ale mam Pegasusa. Dobrze, że go nie sprzedałem albo nie wyrzuciłem, jak to pewnie się często z nimi działo. Pegasus nie wiem, czy zadziała. Tutaj Sony zadziałały, moje dzieciaki też są zachwycone, bo to jest pierwsza w sumie konsola, z którą mają styczność, bo do tej pory niczego takiego im nie kupiliśmy. Może dobrze. No zobaczymy jak zareagują jeszcze na Pegasusa. Do Pegasusa mam oczywiście te dwa pady i tak dalej, sporo kartridży i mam też pistolet. Będzie się działo. Trochę możecie dostrzec pewną niespójność w tym, co mówiłem, bo mówiłem o tym, że trochę grałem na tych konsolach w tamtych latach, a ta się zachowała w takim super stanie. To dlatego, że to jest konsola mojej żony. Dobrze słyszeliście.